Serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Cisowski. Chciałbym troszkę opowiedzieć o open source'owym silniku blogerskim ASP.NET. Troszkę o mnie. Jestem prezesem Suezkiego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz jestem Microsoft Partnerem na Wydziale Matematyki i Informatyki. Króciutka agenda. Na początek wprowadzenie. Trzeba później troszkę wspomnieć o tej technologii, co to jest to ASP.NET, ale nie będę tutaj nikogo zamęczał. Później troszkę o tym silniku, jego możliwości, zalety. No i niestety troszkę o jakichś minusach, bo wszystkie produkty coś takiego mają. Oraz na koniec pokażę przykładowe blogi. Pytania proszę zadawać na bieżąco, albo zostawić je sobie na koniec. To tak, tytułem wstępu. Blog Engine.net. Open source'owy projekt, ale oparty na technologiach firmy Microsoft. Całość jest stworzona w ASP.NET oraz w C-Sharpie. Jakie są założenia? Mała złożoność, łatwość dostosowywania, tworzenie też właśnie jakichś własnych kontrolek. To wszystko też będzie można sobie w tym zrobić. Technologia ASP.NET, czyli właśnie framework Microsoftowy do tworzenia stronek, aplikacji webowych, wszystkich takie właśnie cudawianki, i to jest właśnie wykorzystywane przez twórców tego bloga. Co do kodu dynamicznego, firma Microsoft zaleca, aby korzystać z modelu Code Behind, i to również jest wykorzystywane na tym silniku blogerskim. Mamy tutaj do czynienia z C#. Co nam to daje? Cały ten kod będzie wyrzucany do jakiegoś osobnego pliku. Tam będziemy sobie mogli korzystać właśnie z obiektowości, a nie z jakichś strukturalnych kodzików. I teraz już bezpośrednio o samym silniku, jakieś właśnie możliwości, zalety i te wszystkie jego feature'y. Pierwsza zaleta, plug and play. Ściągamy sobie tego bloga, wrzucamy na nasz hosting. Mam pierwsze pytanie, darmowy hosting dotnetu w Polsce? Bo PHP mamy pełno. Tak, udostępniany przez Microsoft, to się nazywa... Co się nazywa? Ja ci powiem. No, Student Life, tak. Student Life. To na przykład kontaktujesz się ze mną i ja ci daję jako Microsoft partner dostęp do tego. A jest tylko dla studentów, czy w ogóle dla wszystkich? Dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy się z nim skontaktują. Tak. No. Okay. Ale jest darmowy oczywiście do celów niekomercyjnych, prawda? Tak, tak to działa. Wrzucamy sobie i działa, bez żadnej konfiguracji z bazą, ale oczywiście jeżeli chcemy, to sobie możemy to podpiąć pod naszą bazę danych, nie ma takiego problemu. Web 2.0, czyli no, wsparcie dla wszystkiego, dla jakichś zakładek społecznościowych, co my tutaj jeszcze mamy? OpenSearch, tagi, XFN, no oczywiście jakie możemy korzystać sobie z Ajaxa, z formatu APML, który nam będzie filtrował te wszystkie wpisy, awatary będą z GraphAtarską pobierane, wszystko. Jeszcze co tam chcemy, to sobie będziemy mogli podpiąć, jeżeli nasz skill na to pozwoli. Widżety. No to właśnie, co sobie napiszemy, będziemy mogli sobie wsadzić jakieś fajne blog role, które będą zaczytywały wpisy naszych znajomych z innych blogów. To znamy to też z innych takich produktów, ale no wiadomo, coś takiego jest i to też będziemy sobie używać. Wszystko będzie ładnie konfigurowane, tam z panelu admina, wszystko przez stronkę web. Jest super, coś wspaniałego. Oczywiście też wyszukiwareczka, to jest od razu dostępne, wiadomo, to jest wszędzie potrzebne. Chcemy coś wyszukać, no, musi być. Wiele autorów. Mamy bloga, ale możemy tam sobie stworzyć kilku użytkowników, będziemy razem prowadzić tego bloga. Ludzie będą mogli sobie osobno zaczytywać nasze RSS-y, nie ma problemu. Strony i rozszerzenia, czyli poza prowadzeniem bloga możemy też tworzyć jakieś statyczne materiały, strony, gdzie będziemy umieszczać nasze informacje. Przypominam właśnie, że całość opiera się na C#, ASP.NET, czyli każdy deweloper będzie mógł to sobie
samodzielnie rozszerzać, dodawać różne kontrolki oraz zmieniać motywy przy wykorzystaniu podstaw HTML-a i CSS-a. Nic nadzwyczajnego. Ja osobiście nie jestem deweloperem, ale sobie wrzuciłem coś takiego i jakoś coś tam będę potrafił sobie pozmieniać. Jakie są wady? No, każdy produkt ma coś tam... Nie, przeciągasz się tylko tam. Już liczyłem na jakieś pytanie. No, ja osobiście zauważyłem, że nie zawsze zmiany, które sobie zrobię przez stronkę, od razu mi się pojawiają. Brak cierpliwości, może nie wiem, wolałem sobie zajrzeć do kodu i zmienić to na sztywno. Ale mówię, polecam, niech każdy sobie to wrzuci, niech sobie przetestuje i jak będą jakieś błędy, no to wtedy dać znać autorom. Projekt open source'owy, można to wszystko zgłaszać. Co jeszcze może być wadą? No wrzucanie tego właśnie na zasobożerny hosting z Windows Server. No jeżeli sami chcemy o to zadbać, stawiamy sobie Windows Server, to będzie nam zżerało, no pod Linuxem trzeba będzie zainstalować Mono. Działa pod Mono? Podobno działa. Podobno, ja nie korzystam na Windows Server, śmiga. No i tak na koniec pokażę właśnie przykłady zastosowania tego silnika, pokażę tak króciutko mojego bloga i jakiegoś tam znalezionego w internecie. Tutaj mamy. No na pierwszy ogień właśnie mój blog, tutaj nic nie było zbyt dużo zmieniane. Tak to wygląda. Mamy sobie jakiś właśnie tytuł, tutaj pojawiają się nasze wpisy. Jeżeli się pokusimy o przetłumaczenie tego, no to sobie przetłumaczymy menu. Coś tam jakiś wpis o autorze, tutaj widać właśnie jakieś standardowe kontrolki, tutaj jest właśnie taki blog, rol. To jest tak, to mamy tak od razu, tak to wygląda bez jakichś większych zmian. Tutaj już mamy blog jakiegoś fascynata, już widzimy, potrafi sobie wrzucić jakieś zdjęcie. Trzeba mieć ten certyfikat, żeby wrzucić zdjęcie? Chyba tak. To już widzimy, to jest jakiś specjalista, tutaj pokusił się o jakieś zmiany. Doczytałem, że też tworzy jakieś własne kontrolki, które randomowo wrzucają obrazki, czyli da się coś takiego zrobić. No oraz najbardziej rozbudowany moim zdaniem blog. Tutaj to całe menu zostało wyrzucone na lewą stronę, czyli można coś takiego zrobić. Motyw jest już też troszkę inny, tutaj pojawiły się jakieś kolory. Czyli jak widać, można to zmieniać, mamy coś otwartego, stworzonego w technologiach firmy Microsoft, ale jest to udostępnione przez społeczność. Gdzieś tam się nawet pojawia na oficjalnych stronach firmy Microsoft. Czyli fajnie, że jest taka idea open source'u, fajnie, że uderza w tą społeczność i od tego nie uciekniemy. No. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. To dziwnie zabrzmiało. Fajnie, że uderza w tą społeczność.